Chwała Bogu, bracia i siostry, za kolejny poranek, szczególnie niedzielny, czas błogosławiony, czas społeczności. Myślę, że to jest szczególne chwile w życiu Kościoła, narodu, w Lubienicy Jezusa Chrystusa, kiedy się zgromadza, by wielbić, by błogosławić Jego święte imię i chwała Mu za to. Kochani, to, o czym dzisiaj chciałbym czytać i mówić, zwiastować na sam początek, zapewne bracia też mają słowo. Chciałbym tak ku naszemu wspólnemu zbudowaniu, ku przypomnieniu, przypomnieć jeden z bardzo błogosławionych psalmów Dawidowych. Myślę, w moim i w Twoim sercu jest również wiele pytań. Słowo Boże nam mówi, że czas niewiedzy Bóg puszczał płazem. Dzisiaj wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się, co zrobili? Upamiętali. Kochani, zastanawiam się nad jedną kwestią do naszego życia. I tak dzisiaj rano, o poranku rozmyślałem nad tym, jaki to jest czas niewiedzy, prawda? Czas niewiedzy do mojego i Twojego życia, jeśli jesteś tylko człowiekiem ziemskim, nawet Biblii nigdy w ręku nie miałeś, proces edukacji, zdobywania wiedzy, nauki, oświaty i tak dalej, i tak dalej. Myślę, zapewne każdy z nas przez to przechodził, niektórzy może są nawet w trakcie. Ale kochani, kiedy patrzymy na Słowo Boże, i kiedy uchwycamy się Boga, Bożych spraw, chrześcijaństwa, zaczynamy nasze zrozumienie, pojęcie, obszar zdobywania wiedzy w kierunku Boga, on chyli się w takim kierunku szczególnie błogosławionym dla nas. Dlaczego? Kochani, i Pan Bóg powiedział, że ten czas niewiedzy w moim życiu to było 23 lata, nie wiem ile w Twoim, ale z chwilą, kiedy po raz pierwszy wziąłem Biblię do ręki, i zacząłem ją czytać. Wiecie, odsłaniają się pewne Boże prawdy zapisane niezmienne w Słowie Bożym, ale również to, o co można wiedzieć o Bogu, to Pan Bóg objawił nam w swoim Słowie. Inaczej mówiąc, Bóg Ojciec, Stwórca nie chce, abyś Ty i ja żył w stanie nieświadomości, ale On daje nam tą możliwość, abyśmy korzystali i czytali Jego Słowo. Dzisiaj chciałbym przypomnieć pewne pytanie zawarte w jednym psalmie. Jest to również pytanie, które nurtowało serce Dawida, psalm 15, szczególny psalm. Pamiętam, może ponad 10 lat temu, kiedy usługiwałem z jednej społeczności, to było w Hajnówce. Dzisiaj o poranku go przypomniałem sobie. Przeczytajmy i wniknijmy troszkę tak w to Słowo Boże. I zobaczmy, o czym ono nam mówi. Myślę, że sama nazwa tego psalmu, nie wiem, kto ją nadał, jest to pewien wskazówka dla nas, mieszkańcy Domu Bożego, ale psalm Dawidowy rozpoczyna się pytaniem. Pytaniem skierowanym do Boga. Nie wiem, czy w naszym sercu, w Twoim jest jakieś pytanie, które Cię nurtuje. Może niewiadoma, którą chciałbyś zgłębić i modlisz się i pytasz. Dawid i temat, który go nurtował, dotyczył życia wiecznego, dotyczył społeczności z Panem, dotyczył tego, kto będzie w ciągłej, nieprzerwanej łączności z Panem naszym Jezusem Chrystusem i Bogiem Ojcem. I zobaczmy, czytamy tak, psalm Dawidowy. Panie, kto przebywać będzie w namiocie Twoim? Kto zamieszka na Twojej górze świętej, ten, kto żyje nienagannie i pełni to, co prawe i mówi prawdę w sercu swoim, nie obmawia językiem swoim, ani nie czyni zła bliźniemu swemu, ani nie znieważa sąsiada swego, sam czuje się wzgardzony i niegodny, a czci tych, którzy boją się Pana. Choćby złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej. Pieniędzy swych nie pożycza na lichwę, i nie daje się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak czyni, nie zachwieje się nigdy. Kochani, zapewne dobrze znany nam psalm, prawda? Ale kiedy tak werset po wersecie, stwierdzenie po stwierdzeniu, które zawarł Dawid w tym psalmie, jego myśli, to co go nurtowało, jego serce, myślę, że wiele rzeczy, wiele wskazówek, wiele błogosławieństw do naszego osobistego życia mamy w tym psalmie. Kto, Panie, przebywać będzie w namiocie Twoim? I myślę, że za czasu Starego Testamentu to był namiot przymierza,
tam gdzie Pan Bóg objawiał swoją chwałę, tam gdzie Bóg manifestował swoją obecność. Kochani, ale dla nas dzisiaj, chrześcijan, jeśli można użyć takiego określenia nowotestamentowych, czasu łaski, mówimy tutaj o społeczności z Panem naszym Jezusem Chrystusem. I pomyślałem sobie, Panie, ale dlaczego Dawid modli się i pyta o tą górę? Wiecie, jest taki psalm, psalm 121, kiedy czytałem go po raz pierwszy, myślałem sobie, no tam chyba jest jakaś pomyłka. Ale Biblia nie ma pomyłek. I kochani, i tam jest powiedziane tak, jeśli jest wiernie, dokładnie przetłumaczona, chyba że gramatyczna i literalna. I kochani, i tam jest powiedziane tak, oczy moje wznoszę ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc. I myślę sobie, Panie, no gdyby było powiedziane i napisane, oczy moje wznoszę gdzie? Ku górze, prawda? Do nieba, jak brat pastor podpowiada. No to by się wszystko zgadzało. Niebo jest tronem Jego, a ziemia pod nóżkiem stóp Jego. Ale dlaczego autor tego psalmu mówi, że oczy swoje wznoszę ku górom? Wiecie, zacząłem się zastanawiać i poszukiwać pewnej odpowiedzi do mojego i twojego życia. Gdyby dzisiaj tobie ktoś zadał pytanie, a był to cierpliwy słuchacz i zapytał, słuchaj, ja mam czas, chcę, abyś mi opowiedział o Bogu. Powiedz, co ty wiesz o Bogu. I kochani, i tutaj przed nami rozpościera się perspektywa tego, co ty i ja wiesz o swoim Stwórcy, o swoim Panu Jezusie Chrystusie. Co byś powiedział? Kochani, temat, który mnie nurtuje. Wiecie, jest taka historia w Starym Testamencie, może niewielu ją pamięta, ale w pierwszej księdze Kronik, chcę, byśmy zachowali pewien temat w tym, o czym na samym początku chciałbym zwiastować. Pewna historia, kiedy jeden z królów, król Aramu, w łączności z 32 królami zaatakował Samarię, to było miasto w Izraelu, tam królował król Achab. I kochani, wiecie, oni wyruszyli do walki w wielkiej liczbie. Można by powiedzieć, fetowali już zwycięstwo jeszcze bez bitwy i nie powinni robić tego, co robili. Jest powiedziane, no, że oddali się pijaństwu, pewni zwycięstwa, zuchwali. I kochani, wówczas Pan Bóg pobudza serc, pomimo że to był Achab, i posyła do niego pewnego proroka. Tak w skrócie mówię, myślę, ta historia jest napisana. Kto pamięta 20 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej. I wiecie, ci Aramejczycy z Syria, bo oni, król Aramu, Aram był w Syrii. I kochani, oni mieli pewne wyobrażenie o Bogu Izraela. I ta bitwa, którą mieli stoczyć, ona rozegrała się na górze. Oni ją przegrali. I zobaczmy, co jest powiedziane. Prześledźcie niektóre wersety w domu, możemy się wczytać głębiej w tą historię, przeanalizować tak, ale chcę zobrazować pewien wątek, który dotyczy tego tematu. Jest powiedziane, lecz dworzanie króla Aramu rzekli do niego, ich bogowie są bogami gór, dlatego nas zwyciężyli. Gdybyśmy stoczyli z nimi bitwę na równinie, może zwyciężylibyśmy. Kochani, ci Aramejczycy, w ich sercach było pewne wyobrażenie. Nie wiem, co oni wiedzieli o prawdziwym, jedynym, żywym Bogu, ale oni powiązali pewną myśl w swoich sercach. No to, że ich Bóg jest Bogiem gór, potęga, moc, siła, wszystko, co można byłoby powiedzieć o tym. Ale gdybyśmy stoczyli na równinie, kochani, i kiedy padły te słowa, Pan Bóg pobudza serce proroka, idzie jeszcze raz, wypowiada słowo i nastawia Achaba odpowiedzią, mówi, za rok będzie znowu walka, za rok znowu będzie bitwa, ale wy teraz tą bitwę będziecie toczyć już nie na górze, ale na równinie. I kochani, dlaczego to? Dlaczego do tego doszło? Wiecie, głównym wątkiem tej całej historii jest to, co Pan Bóg powiedział, aby oni wiedzieli, że ja
jestem Pan, że ja jestem Bogiem i jestem Bogiem nie tylko gór i jestem Bogiem nie tylko równin, ale wszystkiego, co na tej ziemi jest, wszystkiego, co was otacza, wszystkiego, co widzicie, wszystkiego, co jesteście zdolni zaobserwować i bez względu na okoliczności, to ja Pan daję zwycięstwo. I kochani, pomyślałem o Jezusie Chrystusie. Chciałbym teraz przejść do Nowego Testamentu. Wiecie, i powiedzieć troszkę o pięciu górach w życiu Jezusa Chrystusa. Pierwsza góra, o której czytamy, i później zadam to pytanie na sam koniec przed modlitwą. Jaką górę przechodzisz w swoim życiu? A jaką górę już zdobyłeś? Wiecie, pierwsza góra, Ewangelia świętego Mateusza, 5 rozdział, bardzo błogosławiony, kiedy Pan Jezus bierze swoich uczni i prowadzi ich, pamiętacie, gdzie? Wtedy Jezus rzekł, więc widząc tłumy, wstąpił na górę, a usiadł, przystąpili do Niego uczniowie Jego. Pierwsza góra, myślę, na którą tęsknimy, której oczekujemy, której pragniemy, to jest góra błogosławieństwa. Góra błogosławieństwa Bożego, góra Bożego powodzenia, góra Bożej pomyślności, przychylności do Twojego i mojego życia. Nie będę rozwijał dalej tego tematu, ale chciałbym tak, abyśmy wspólnie prześledzili te góry w życiu Jezusa Chrystusa. Następna góra, której chciałbym powiedzieć, to jest Ewangelia świętego Mateusza. Będę korzystał w większości z tej Ewangelii. 29 rozdział, 15 wers. 15 rozdział, 29 werset. A gdy Jezus stamtąd odszedł, przyszedł nad Morze Galilejskie, wstąpił na górę i usiadł tam. I przyszło do Niego mnóstwo ludu, mówiąc, mając z sobą chorych, kalekich, ślepych, niemych oraz wielu innych i kladli ich u nóg Jego, a On ich uzdrowił. A więc kolejna góra w życiu Jezusa Chrystusa to jest góra uzdrowienia. Myślę, nie jedno świadectwo w Twoim i moim sercu jest Bożej pomocy, Bożego uzdrowienia, Bożej łaski, którą dostąpiliśmy, którą wymodliliśmy, a którą Pan Bóg okazał i chwała Mu za to. Kochani, następna góra, bardzo taka, może nawet w pewnym stopniu i niebezpieczna. Pamiętacie kuszenie Jezusa Chrystusa? W trzech aspektach życia człowieka tutaj na ziemi był kuszony nasz Pan Jezus Chrystus. I jedną z tych form tego pokuszenia było to, kiedy diabeł wyprowadził Jezusa Chrystusa. Pamiętacie gdzie? Na wysoką górę. I pokazał mu wszystkie królestwa ziemi, chwalę ich. I mówi, oddaj mi poklon, a dam ci to wszystko w zamian. I wiecie, Pan Jezus wówczas odpowiada tak, idź pracz, szatanie. Panu Bogu będziesz służył i tylko Jemu poklon oddawać będziesz. Czy my ludzie, będąc żyjąc na tej ziemi, jesteśmy wolni od pokuszeń? Na pewno nie. Jakub mówi, że nikt nie jest kuszony przez Boga, ale jest coś, co nas nurtuje, jest coś, co w jakimś stopniu staramy się posiąść, zdobyć, jest coś, co dla nas, chrześcijan, jest bardzo niebezpieczne. To jest pokusa. A więc następna góra to jest ta trzecia, to jest góra pokuszenia. I jest jeszcze szczególna góra, o której czytamy w Ewangelii świętego Jana, jest to góra modlitwy. I wyszedł Jezus według zwyczaju swego na górę Oliwną. I ta góra, która wnosi tyle błogosławieństw do Twojego i mojego życia, to jest góra modlitwy. I dałby Bóg, aby ten szczyt Ty i ja w swoim życiu zdobywaliśmy jak najczęściej. Kochani, i nie sposób jest wspomnieć o jeszcze jednej górze, która dla ludu Bożego jest wielkim błogosławieństwem. Jest to to, co dotyczyło Jezusa Chrystusa po Jego zmartwychwstaniu. I czytamy o tym w Ewangelii świętego Mateusza, 16 werset 28 rozdziału. A 11 uczniów
poszło do Galilei, na górę, gdzie im Jezus przykazał. Oto Jezus Chrystus po tym wzgórzu Golgoty, przez które przeszedł, na którym oddał swoje życie, prowadzi i obiecuje uczniom swoim spotkanie po ich zmartwychwstaniu. I mówi, ja was wyprzedzę do Galilei, ja już tam będę na was czekał. I ta góra, która oczekuje ciebie i mnie, to jest ta górna Jeruzalem, o którym Paweł pisze, jest matką naszą. Mój bracie i siostro, jaką górę przechodzisz w swoim życiu? Dałby Bóg, kochani, to o czym mówi Ewangelia, o czym mówi nam Pan Jezus Chrystus i czego On doświadczał, aby było dla ciebie i dla mnie kolejnym błogosławieństwem od Pana. Pamiętajmy, nasz Pan Bóg jest nie tylko ogniem trawiącym. Nasz Pan Bóg nie jest tylko Bogiem gór i dolin, ale On jest Panem, On jest Bogiem, On jest władcą, On jest zwierzchnikiem. Oddajmy Mu za to chwałę. Powstańmy do modlitwy.